Kora bez wątpienia była jedną z najważniejszych postaci w historii polskiej sceny muzycznej. Kobieta na nowo zdefiniowała pojęcie muzyki rockowej, a jej śmierć była ogromnym ciosem dla całego kraju. Teraz, kilka miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu, jej pamięć została uczczona w najpiękniejszy z możliwych sposobów. Kora przez swoją przygodę z zespołem Manem oraz inne rodzaje aktywności artystycznej na stałe wpisała się w historię polskiej muzyki. Była jedną z najbardziej rozpoznawanych i lubianych artystek, której twórczość zmieniła postrzeganie ludzi na pojęcie muzyki rockowej. W ostatnich latach stała się celebrytką i osobowością artystyczną, którą kojarzono przede wszystkim z programem Must Be The Music. Tylko muzyka emitowanego przez telewizję Polsat. Dała się tam poznać jako jurorka wyjątkowo surowa, lecz sprawiedliwa i umiejąca dostrzec prawdziwy potencjał uczestników. Wiadomość o jej śmierci była wielkim ciosem zarówno dla branży, jak i milionów fanów. Wszyscy wciąż ją wspominamy i ciężko uwierzyć, że już jej z nami nie ma, lecz żal i ból zmniejszyć może najpiękniejszy hołd oddany artystce, jaki można było sobie wyobrazić. Kora zostanie uczczona w niezwykły sposób. Hołd ku pamięci zmarłej artystki składały już dziesiątki artystów oraz celebrytów, a pomysły były naprawdę przeróżne. Publikowano posty na portalach społecznościowych, udostępniano jej utwory, malowano obrazy oraz nagrywano o niej piosenki. Tym razem jednak artysta Bruno Althammer postanowił zrobić coś niezwykłego, od czego ręce same składają się do braw. W Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 powstać ma niesamowity mural przedstawiający twarz piosenkarki. Nie załapałem się na szczyty popularności Manamu. Ale pewien sposób myślenia, ciągła uwaga i wgląd w otaczającą rzeczywistość, zachwyt nad światem to to, co łączy mnie z Korą, mówił w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. To nie będzie zwykły mural. Dalej okazuje się, że to jednak nie będzie zwykły, standardowy mural. Dzieło współgrać będzie z naturą i porami roku, od których właśnie zależeć będzie to, jak Kora będzie wyglądała. Poszedłem na miejsce, gdzie powstanie mural, jesienią. Kasztanowce, odkąd zachorowały, wcześniej zrzucają liście. To było jedyne gołe drzewo w okolicy. Rośnie tak blisko ściany, że musiało stać się częścią tej pracy. Dzięki niemu mural będzie reagował na pory roku, zmieniał się wraz z nimi, podlegał temu naturalnemu zegarowi, który bliski był również korze, tłumaczył. Oficjalne odsłonięcie tego niezwykłego dzieła ma mieć miejsce już w styczniu, jako pierwszą więc ujrzymy piosenkarkę w odsłonie zimowej.